okno w studni. Zobaczcie, jak zabezpieczyłem okno piwnicze przed obsypującym się gruntem i wodą opadową. Stoimy przy okienkach piwnicy. Widzimy otwory. Na chwilę obecną one są, mają nieregularny kształt. Tutaj widzimy osłoniętą folią kubełkową izolację termiczną ściany piwnicy. Ta izolacja w postaci płyt styropianowych wchodzi w światło otworów. Zostało to zrobione jako element tymczasowy. Ten styropian zostanie odpowiednio docięty na etapie osadzania okien. Później wraz z wykonywaniem ocieplenia elewacji części nadziemnej zostanie tutaj również na tym fragmencie wykonany tynk cokołowy, który osłoni ten styropian i odpowiednio go wykończy. Natomiast ciekawym elementem, jaki tutaj możemy zaobserwować, są ścianki osłonowe tych okienek, taki rodzaj studzienek. Ścianki te oddelatowane są od budynku. Celem ich jest osłonięcie okien, które, jak można tutaj zaobserwować, są poniżej poziomu terenu. Studzienki te są głębsze od poziomu parapetu okna, w tym przypadku około 60 cm. Do wnętrza tych studzienek zostanie nasypany żwir w celu zapewnienia chłonności wody opadowej, która tutaj zarówno spłynie z elewacji, jak i dostanie się przez powierzchnię tej studzienki. Wierzch tego żwiru zostanie skończony około 30 cm poniżej poziomu parapetu okna piwnicznego. Dzięki temu nie będzie tutaj zagrożenia w przypadku rozbryzgów tej wody.